Gerard lubił robić rzeczy niezwykłe, jakich nie robił nikt. Sam nie oszczędzał siebie i innych zapalał. Galeria została wyczyszczona od samego początku i oddana do użytku właściwie sumptem ludzi, skupionych wokół jednego człowieka. Większość polskich wybitnych krytyków to są tacy, którzy nie zna, mówiąc o Gerardzie, wspominają o nim, wspominają o pewnym epizodzie jego czasów, mianowicie o biennale form przestrzennych, bo to było, co Gerard istotnego w kraju zostawił, a to była bardzo ważna inicjatywa. Szczególnie form przestrzennych sensu stricte w roku 65. Ogromne, dalekosiężne plany, jak charakterystyczne to bywa u artystów, sięgające w bezkresną fantazję. Gerard się z reguły rzucał na rzeczy wielkie i największe, jakie mógł się rzucić artysta. Albo ni stąd, ni zowąd patrzymy w galerii i nie ma Gerarda. Gdzie Gerard? Zaćwierkało coś spod sufitu. Patrzymy, odnosimy oczy, patrzymy, Gerard jest, ale jest do góry nogami. Stoi i Gerard w jedną i drugą stronę przechodził na rękach, na tych. Skąd on to ma? To nikt nie pytał, skąd on to ma. To samo źródło. Mą matka posłała go do szkoły cyrkowej i chodził tam Gerard przez półtora roku do szkoły cyrkowej. Wierzył temu przyrodzonemu, ludzkiemu prawu, by sięgać tam, gdzie naprawdę wzrok nie sięgał.